Cześć, witajcie. Mamy późne popołudnie. Ja jestem po pracy i udało mi się wygospodarować 2 godziny czasu na poszukiwania. Natomiast pogoda nie za bardzo mnie rozpieszcza, bo jadąc tutaj zaczął kropić deszcz. Mam nadzieję, że uda mi się spędzić chociaż w wodzie godzinkę, maksymalnie dwie, bo tyle dzisiaj planuję na poszukiwania. Znajdujemy się w miejscowości Stawiec nad jeziorem Merynos. Jest to leśna osada, bardzo przytulna i sympatyczna. Można tutaj odpocząć, no i oczywiście popatrzeć na naturę. Jezioro, las, grążele, cisza i spokój. Plaża wygląda w taki sposób. Kiedyś to była bardzo piaszczysta, czysta plaża, natomiast z racji tego, że no nie jest zbyt oblegana, zarasta nam tutaj wszystko. Do dzisiejszych poszukiwań będę używał Questa Q30. Jest to detektor, który jest wodoodporny, bardzo zgrabny, sympatyczny i dobrze na nim się pracuje. Posiada dużą cewkę Raptor, fajnie zbiera różnego rodzaju przedmioty. Jest cichy, spokojny i stabilny. Sito tradycyjnie moje ulubione. Wodery, torba na poszukiwania, niezbędne rzeczy do nagrywania, szelki wodoodporne, etui na kamerkę. No i oczywiście też taką małą łopatkę wziąłem, bo tutaj na plaży nie trzeba kopać dużych dołków. Można sobie lekko podbierać sygnały, które będą wydobywały się spod cewki. To co, ja się przebieram i wchodzę do wody. Odpalamy detektor Quest Q30 i zaczynamy działać. Na ID 42, 50, 43 przeskakuje. Zobaczymy, co to będzie. Jeszcze jest z dołku, nie wyciągnąłem tego. Dajesz, dajesz, Krzysztof, dajesz. Jeszcze jest tutaj. No to trzecie zaciągnięcie, może tym razem się uda. Ojej. Dobra, mamy to w sicie. I jak wyrzucimy, co tu nam się pokazało? Nie widać trzciny, trochę kików. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Komary, gry. O, tu mamy, pod tym. Jedno groszówka. Dobre i to. Mam kolejny sygnał, ID 28 pewne, podkopiemy, zobaczymy, co to jest. Muszę przejść głębiej, bo to na brzegu praktycznie, jeśli to wyczyścić. Jest, co to jest? Przesuwamy. Monetka. Jedna złotówka, ale też już przykorodowana. Zobaczymy, czy zejdzie ten czarny nalot. Moim ulubionym sposobem jest po wyciągnięciu monety pocieranie jej w piasku. Wtedy jest szansa, że uratujemy tą monetę i w każdym sklepie ona zostanie przyjęta. Schodzi, zobaczcie. Jest to trochę czasochłonne, natomiast no, szkoda złotówki, żeby poszła gdzieś w koszyk i leżała sobie, była bez jakiejś wartości obiegowej. Zobaczcie, pocieranie, takie zwykłe pocieranie, jak dużo daje. Schodzi ten nalot z jednej, z drugiej strony. Zobaczymy tutaj jeszcze.
schodzi widać. Także to też rada, jeżeli wyciągniecie monetę, jest ona ciemna od środowiska, z nalotem takim ciemnym od środowiska, w którym leżakuje, pocierajcie piaskiem, patrzcie, jak skutecznie to wszystko schodzi, nie? Można uratować każdą monetę, czy większość monet. Jedna i druga strona, czyściutkie. Coś tutaj sobie pomrukuje, ale to nie sygnał. Tu mamy jakiś taki niepewny sygnał, ale sprawdzimy go. Co to jest? Co to jest? Jeden grosik. Jeden grosik, kolejny grosik do torebki. Podejdziemy pod pomost, zobaczymy, co tutaj pod pomostem jest. Jeszcze jest w miarę względna głębokość, może coś tu nam wyjdzie. Gdzieś tutaj jest, ale tu jest jakiś coś, jakiś kamień czy coś pod tym kamieniem. To chyba jest. Zobaczymy. O kurde. Jakie zaciągnięcie. Zobaczymy, czy coś tu jest. Zobaczymy, gdzie to jest. O, jest. Ja to widzę, widzicie? Złotóweczka. I to w takim trudnym terenie, ale tu był jakiś kamień i belek tam dalej. No ale udało się wyciągnąć. Zeciszyk Z z tego roku. Nabrał takiej samej patyny jak ten piasek. Na Z z, nie widzę, z tego roku. 1992 roku, także troszkę pewnie tutaj poleżała ta złotóweczka. I do sakiewki. Ciach. Dzień dobry. Co jest? Dwujaszek. Dwujaszek. Słucham? Dwa złote. Dopiero pan przyjechał? No z pół godziny chodzę, wiesz. Tak. No ja wiem, że ta plaża już jest, wiesz, taka pusta, zaniedbana, nie? No i zrywka. No oczywiście tego nie brakuje na plażach. Pomimo to, że na większości plaż są poustawiane w miejsca, gdzie można śmieci wysypywać, no bardzo dużo trafia na plażę czy też do wody taki zrywek. To jest nasza udręka, no niestety trzeba wykopać. No i co? Nie tylko kopiemy, ale oczyszczamy. Do sakiewki. I zrywka musi być. Na dzisiaj zakończyłem poszukiwania. Cieszę się z tego, że jednak nie rozpadało się i chmury przeszły. Wyszło słoneczko, także komfortowo się szukało.
przejdziemy do podsumowania. Pokażę Wam, co udało mi się znaleźć przez te blisko dwie godzinki, które tutaj brodziłem w wodzie na jeziorze Merynos. Oto moje dzisiejsze skarby. Trzy kapselki po piwach. Duża bryłka folii aluminiowej zgnieciona i wyrzucona do wody. Sygnał nie do ominięcia. Niestety wykrywacze kochają folię aluminiową i tego typu zrywki aluminiowe. Trzy zrywki aluminiowe z literką wytłoczoną, te pierwszy raz trafiłem i kojarzę. Chyba, że no nie kojarzę. A z kasiorki piątaczek, dwójka, jedynka, 50 groszy, 2 grosze i grosiak. Także czy to dużo, czy mało? No ciężko określić. No, ja też tu przyjechałem nie za skarbami w wodzie, tylko żeby miło spędzić czas i oczywiście też potrenować, poćwiczyć z Questem Q30, nabierać większej wprawy. To co, do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, aby oglądać moje kolejne filmy. No i do zobaczenia, do kolejnego odcinka.